Dzisiaj, no właśnie dzisiaj, jest ważny dzień. Jest szczególny dzień. Dzisiaj na przykład jest święto narodowe. Czy ktoś wie o tym, że dzisiaj jest święto narodowe? Ktoś wie? Jest nowe święto narodowe. Jedna osoba wie? Ktoś więcej? Druga osoba wie? Jakie święto jest dzisiaj? Jest nowe święto. Prezydent podpisał ustawę, że dzisiaj właśnie jest święto Polaków, którzy uratowali Żydów. A dlaczego dzisiaj? Dlatego, że dokładnie 24 marca 1944 roku w Markowej została zamordowana rodzina Ulmów. Józefa i Wiktorię i sześciorgo ich dzieci. I oczywiście zostali zamordowani też przez hitlerowców wszystkich Żydów, którzy ich właśnie ukrywali. Jest to ważne święto dla kraju. Wiadomo, ma to to historyczne. Nie będę mówił, dlaczego tak wybrano akurat teraz to święto. Ale wiecie, dla mnie to jest ważne, dlatego że to święto mówi o tym, że ktoś oddał życie, żeby kogoś ratować. Że ktoś ryzykował swoje życie po to, żeby dać komuś innemu życie. I właśnie dzisiaj będę chciał o tym mówić. Poza tym, za tydzień mamy najstarsze święto, które jest w chrześcijaństwie. Zresztą najważniejsze. A poza tym, jedyne święto, które ma korzenie biblijne, które w zasadzie jest uzasadnione w Piśmie Świętym. Jakie święto? Wielkanoc, tak? Jest święto, które mówi o... Właśnie. Po hebrajsku to jest Pesach, czyli święto, kiedy naród izraelski wyszedł z Egiptu. Ale to dla nas jest święto, kiedy Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Zresztą to święto dokładnie o tym samym mówi, o wyjściu, o zbawieniu z grzechu. To święto jest na tyle istotne, że to święto jest poprzedzone w Piśmie Świętym bardzo ważnym wydarzeniem, które działo się właśnie dzisiaj. Dokładnie tydzień przed tym, jak Chrystus zmarł na krzyżu, a potem zmartwychwstał, miało miejsce wydarzenie opisane w Ewangelii Jana w 11 rozdziale, kiedy Chrystus zmartwychwzbudził Łazarza. Miało to miejsce dzisiaj. Eliezer, bo tak miał na imię Łazarz. Łazarz to jest imię greckie. Hebrajskie imię to jest Eliezer, co dokładnie znaczy mój Bóg jest ratunkiem. Mój Bóg jest mi pomocą. Łazarz był jeden z najbliższych, niektórzy nawet mówią, że razem ze swoimi siostrami był najbliższym przyjacielem Jezusa Chrystusa. I rzeczywiście też tak sprawozdaje właśnie 11 rozdział Ewangelii Jana. Ewangelista Jan niesamowicie ciekawie przedstawił właśnie historię zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i z tym związana właśnie jest ta historia zmartwychwzbudzenia Łazarza. Dlatego, że najdłuższym opowiadaniem o danym wydarzeniu w Ewangelii Jana to jest właśnie historia o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa na samym końcu Ewangelii. A druga historia, co do długości opowiadania o pewnym wydarzeniu, to jest właśnie ta historia w 11 rozdziale Ewangelii Jana o zmartwychwzbudzeniu Łazarza. I te dwie historie są ze sobą naprawdę bardzo, bardzo blisko i bardzo ściśle związane.
I co jest ciekawe, ewangelista Jan specjalnie tak przedstawił po to, żeby pokazać, na czym polega śmierć i życie. A przed tym jeszcze oczywiście na samym początku Ewangelii Jana, pamiętamy trzeci rozdział, kiedy Jezus rozmawia z Nikodemem i mówi mu, że po to, żeby żyć, najpierw trzeba umrzeć. Musisz na nowo, człowieku, się narodzić. I potem Jezus pokazuje, tak jak właśnie wąż ze Starego Testamentu wisiał na palu na krzyżu i umarł. To właśnie to daje życie. Ewangelista Jan przede wszystkim chce nam powiedzieć, że najważniejsze wydarzenie, które miało miejsce na naszej kuli ziemskiej, to było zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i to, co Jezus mówił na temat właśnie zmartwychwstania. Dlatego historia Łazarza jest dokładnie w środku Ewangelii Jana, po to, żeby pokazać, kim jest Jezus jako Mesjasz. Będę czytał pierwsze trzy wersety. A zachorował niejaki Łazarz w Betanii, miasteczka Marii, Marty i jej siostry. A była to Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat chorował. Posłał więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. Pierwsza rzecz. Wiecie, często słyszę, że jeżeli ktoś jest bliski Bogu i naprawdę jest dobrym chrześcijaninem, dba o zdrowie, to będzie tak, że nie będzie w ogóle chorował. Jego życie po prostu jest ciągłym pasmem zdrowia, a jak zachoruje, nie daj Boże, o, to znaczy, że coś tam jest nie w porządku z jego życiem duchowym, z jego relacją z Bogiem. Jeżeli ktoś na przykład ma raka, no to w ogóle to znaczy, że tak zaniedbał życie z Panem Bogiem, że tragedia. Wiecie? To jest jeden z największych głupot, które słyszałem w życiu. I proszę takim poglądom niewłaściwym nawet nie zwracać uwagi. Dlatego, że zobaczcie, pokazane jest, że Jezus kochał Łazarza i potem, jak rozumiemy z całej historii, on naprawdę najbardziej kochał właśnie tą rodzinę Łazarza, Marię i Martę. A Łazarz zachorował. Zachorował, nawet tak zachorował, że zmarł. Tak, tak się może zdarzyć chrześcijanom. Tak, tak może się zdarzyć tym nawet, którzy dbają o zdrowie. Mogą zachorować nawet na śmierć. Jest napisane, że Jezus kochał Łazarza. Wiecie, w Biblii mało jest pokazane, albo mało jest powiedziane, że Jezus rzeczywiście kogoś kochał, dlatego że kiedy czytamy Ewangelii, w ogóle wszystkie Ewangelie, nie tylko Ewangelie, tak samo listy apostoła Pawła, to widzimy, że naprawdę Jezus wszystkich kochał. Ale co jest ciekawe, Jezus kochał szczególnie niektórych ludzi. I co jest istotne, Ellen White pisze w życiu Jezusa, że Jezus kocha teraz szczególnie wybranych ludzi swoich. Owszem, Jezus kocha wszystkich i umarł za wszystkich, dlatego że ich kocha, ale obdarowuje niektórych szczególną miłością. A dlaczego tak jest? Może z tej historii zrozumiemy. Czwarty werset. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. No właśnie. Jezus wiedział, że ta historia, że to wydarzenie było na tyle ważne,
że to wydarzenie uwielbi go, dlatego że on będzie tym, który zmartwychwzbudził człowieka. On jako Mesjasza. Będzie to miało znaczenie nie tylko dla tamtych ludzi w tamtym czasie, ale będzie to miało znaczenie dla was dzisiaj, jak siedzicie, dla mnie dzisiaj, które mówię. Ma to niesamowite znaczenie. Dlatego, że jeżeli Jezus jako Mesjasz potrafił zmartwychwzbudzić człowieka, jest to opisane w Ewangelii jako prawdziwe wydarzenie, to ja wiem, że On potrafi zrobić to dzisiaj. On potrafi zrobić wtedy, kiedy przyjdzie jako drugi raz i zmartwychwzbudzi ciebie i mnie. Jezus to potrafi. Poza tym ta historia uwielbi Jezusa dlatego, że właśnie dokładnie jak Łazarz zmarł i był w grobie 3 dni, w zasadzie tu jest napisane, że 4 dni, rzeczywiście było 4 dni, a potem Jezus go zmartwychwzbudził. Właśnie ta historia pokazuje i poprzedza historię Jezusa Chrystusa. Po to, żeby pokazać, że Jezus jest w stanie zmartwychwstać z martwych. Jest w stanie dać życie, bo On jest życiem. Czytamy dalej. A Jezus miłował Marię, Martę i jej siostrę i Łazarza, a gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał. Bardzo dziwne zachowanie Jezusa Chrystusa. Prawda? Dlaczego Jezus pozostał? Nie mógł przyjść i pomóc? Przecież właśnie to oczekiwały siostry. Zawsze, jak one były w potrzebie, to Jezus przychodził i im pomagał. Jak coś potrzebowały, modliły się i Pan Bóg im dawał. A teraz? Modliły się i nic? Kiedy Jezus był najbardziej potrzebny, aby był, aby ratował, to wtedy Jezus pozostał 2 dni. Po co? Właśnie, żeby Łazarz umarł. Dziwne zachowanie Jezusa Chrystusa. Bardzo dziwne. Czy nie jest tak w naszym życiu, że wtedy, kiedy najbardziej potrzebujemy zbawienia, ratunku, kiedy potrzebujemy rozwiązania problemu, to wtedy nie ma Jezusa w naszym życiu? Powiem wam, że właśnie wtedy Jezus jest najbliżej. Bliżej Jezus obok was nie może być. I ta historia właśnie to nas uczy. Czytam 7 werset i dalej. Potem rzekł do uczniów swoich: pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Rzekli do nich uczniowie: mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść? No właśnie. Jezus znowu się zachowuje według uczniów absurdalnie, no bo przecież w 10 rozdziale poprzedzającej historii Żydzi właśnie chcieli Jezusa ukamienować w Judei. A Jezus mówi: no to idziemy z powrotem. Odpowiedział Jezus: czy dzień nie ma 12 godzin? A jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jezus pokazał, że On chodzi w świetle. Że każdy dzień Jezusa Chrystusa był planowany przez Boga. Że wszystko, co ma się wydarzyć w danym dniu, Jezus dokładnie to spełniał. Jezus, jak pisze Ellen White w życiu Jezusa, Jezus wypełniał dzień w dzień i godzinę w godzinę to, co Jezus dla Niego planował.
To jest niesamowite. Dlatego Jezus mówi, jeżeli ktoś chodzi w świetle, czy inaczej mówiąc, ktoś spełni wolę Bożą, to chodzi w dzień. A jeżeli ktoś nie pełni wolę Bożą, to chodzi w ciemności i potyka się i pada. Wiecie, szczególnie Ewangelia Marka przedstawia, jak Jezus codziennie rano modlił się i szukał, aby Bóg mu objawił na każdy dzień swoją wolę. Uczniowie chodzili po łąkach, po polach i dopiero go szukali, gdzieś tam daleko mogli go znaleźć, bo Jezus zawsze uciekał od ludzi po to, żeby rano mógł się modlić. Słuchajcie, jeżeli Jezus jako Bóg potrzebował codziennie modlitwy, to my, jako grzeszni, ułomni, tak rzadko się modlimy. Tak jakbyśmy w ogóle nie potrzebowali pomocy od Pana Boga. A potem się dziwimy, że tak wiele złego nam się wydarza w życiu. Jezus powiedział, że jeżeli nie chodzisz w świetle dnia, pamiętaj, że się potkniesz, bo będziesz chodził w nocy. Jezus dokładnie wiedział, co miało się wydarzyć. Życie Jezusa było zaplanowane od początku do końca. I właśnie ta historia świetnie to pokazuje, że nie było chwili w Jego życiu, aby nie pełnił w pełni wolę Ojca. 11 werset mówi, to powiedział, a potem rzekł do nich, Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego, Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. A Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie, Łazarz umarł. Jezus im bardzo wyraźnie powiedział, że Łazarz umarł. Ale zobaczcie, Jezus powiedział, co jest istotne, że on zasnął. A potem, kiedy czytamy dalej tą historię, to wiemy, że na pewno Łazarz umarł. Tak, bo jak czytamy w 39 wersecie, rzekł Jezus, usuńcie ten kamień, rzekła mu Marta, siostra umarłego. Panie, już suchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Czyli rozumiemy, że ciało Łazarza już się rozkładało, prawda? Więc na pewno nie mogło być w nim życie. A Jezus mówi, że on zasnął. Dlaczego Jezus tak mówił? Właśnie po to, żeby nam powiedzieć, że śmierć jest tylko snem i nic więcej. Nie ma tak, że gdzieś tam dusza lata po śmierci. Jest jak sen. Jak potem dalej jest przedstawione, że kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, jak będziemy z martwych zbudzeni, to będzie jak chwila dla nas. Jakbyśmy przed chwilą zasnęli, czyli umarli, i nagle się budzimy i jest drugie przyjście Chrystusa. Tak właśnie Jezus to tutaj tak przedstawia, że śmierć jest jak chwila, nic więcej. Jak sen. Piętnasty werset. I raduję się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem do współuczniów. Pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Oczywiście Tomasz tutaj właśnie przedstawia, że tak to, co doświadczyli wcześniej, kiedy w 10 rozdziale Żydzi mieli ich ukamienować, to Tomasz powiedział, to idźmy razem, abyśmy z Jezusem razem pomarli. Więc Jezus miał zupełnie co innego w swoich planach. Przyszedł wtedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie. A Betania była blisko
Jerozolimy, około 15 stadiów, i poszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekł więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Gdybyś tu był, nie umarłby brat mój. Bo wiecie, gdyby Jezus wtedy przyszedł, jak one go prosiły, na pewno Łazarz by nie umarł. Dlaczego? Jezus dalej wyjaśnia. Bo On jest życiem. Przecież Jezus uzdrawiał tylu ludzi. Tylu ludzi. On dawał życie wszystkim, których Jezus spotykał. Tak samo życie duchowe, jak i życie fizyczne. Gdzie jest Jezus, tam jest życie. Tam śmierć nie może przyjść. Gdyby Jezus wtedy przyszedł z pomocą, na pewno Łazarz by nie umarł. Zresztą też bardzo ciekawie Ellen White opisuje w życiu Jezusa. Na pewno Łazarz by nie umarł, bo tam, gdzie jest Jezus, nie ma śmierci, nie ma bólu, nie ma łez. Więc dlatego specjalnie Jezus przez 2 dni jeszcze czekał, aby spełniło się to, co miało teraz nadejść. I co jest istotne dalej, Marta mówi tak: ale teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Ciekawe. Wiecie, kiedy czytam tą historię, to tak myślę, to o czym myślała Maria i Marta i uczniowie? Bo przecież wcześniej, kiedy donosili Jezusowi, że Jan Chrzciciel jest w więzieniu, że ma umrzeć, ma być zgładzony, to Jezus nie przyszedł mu z pomocą. Znając to wydarzenie i może wiele innych rzeczy, dziwili się Jezusowi, dlaczego on akurat tym najbliższym jemu nie przychodził z pomocą. Dlaczego? Ale co jest istotne, widać tu wyraźnie, że Marta miała nadzieję, że Jezus może coś zrobi. Może coś zrobi. Dlatego tak napisała, tak nam powiedziała, że cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. A Jezus dłużej nie oczekiwał, dłużej nie milczał i mówił: Jezus, zmartwychwstanie brat twój. Ciekawe. Gdybyśmy byli w takiej sytuacji, gdyby tak Jezus nam powiedział, to byśmy pomyśleli, no dobrze, no. Zmartwychwstanie. Czy łatwo jest uwierzyć w to, że Jezus potrafi zmartwychwzbudzić teraz, a nie kiedyś? Nie jest łatwo. Dlatego Marta powiedziała tak. Powiedziała Marta: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Tak, Panie Boże, wiem, oczywiście, że tak. Przecież mówiłeś mi o tym, że kiedyś, jak przyjdziesz drugi raz, to wszyscy będziemy z Tobą razem w niebie. Tak, rzekł Jezus. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Jezus powiedział: nie, 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 Marto, nie, nie. Tak, kiedyś będzie, a ja jestem zmartwychwstaniem. Ja jestem życiem. Wierzysz w to? Nie kiedyś, nie kiedyś zmartwychwstaniesz. Nie, nie, nie. Teraz.
Wiecie? My zawsze patrzymy, że Jezus kiedyś rozwiąże nasze problemy. Że kiedyś będziemy w bardzo bliskiej społeczności z Jezusem Chrystusem. Że kiedyś to będzie. Ale Jezus mówi nie. To jest teraz. Bo ja jestem życiem. Ja potrafię dać Tobie życie. Ja potrafię dać Tobie życie duchowe. Potrafię Cię z martwych zbudzić. Wierzysz w to? My patrzymy na problemy, które przychodzą w naszym życiu, jako problemy, które Pan Bóg kiedyś powinien rozwiązać. Jak nie, no to na pewno przy drugim zmartwychwstaniu. I wątpimy, że Jezus jest życiem. Jest życiem, który może obdarzyć Ciebie dzisiaj. Jezus nie mówi o to, co ma się wydarzyć kiedyś. Czy nie jest dzisiaj czas, kiedy Jezus powinien zmartwychwzbudzić Ciebie? Może Twoje zdrowie? Może Twoje kłopoty? Może Twój stan duchowy? Czy Jezus nie jest ten, który czeka i mówi, słuchaj, uwierz mi. I te słowa, które Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstaniem, dlatego że Jezus mówi, że ja jestem chlebem życia, ja jestem wodą życia, ja jestem światłością świata, ja jestem prawdą i życiem i drogą. Jezus mówi, ja jestem. Wiesz, dlaczego Pan Jezus tak mówi, że ja jestem? Bo On mówił, że On jest Jahwe Starego Testamentu. Ja jestem. Początkiem i końcem. Alfą i Omegą. Ja jestem życiem. Ja jestem Twoim życiem dzisiaj. Czy wierzysz w to? Marto, czy Ty wierzysz w to? Dwudziesty siódmy werset. Rzeczy mu. Tak, Panie, ja uwierzyłem, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię, siostrę swoją, i rzekła jej w tajemnicy, nauczyciel tu jest i woła Cię. Jeżeli Marta mówiła o takich rzeczach, to znaczy, że była w pełni świadoma całej nauki, którą Jezus głosił uczniom. Co jest istotne, może Marta i Maria widziały więcej nawet niż uczniowie. A jak tak czytamy i badamy tekst Ewangelii, to widzimy, że rzeczywiście ta rodzina widziała więcej niż uczniowie. Dlatego kiedy Jezus zmartwychwstał, kto pierwszy pobiegnął do grobu? Kto? No kto? Maria? Marta? Dlaczego? Bo uwierzyły. Bo gdyby nie było tej historii, one by tam nie biegły. Mówię wam. Gdyby nie było tej historii, one by tam się nie udały. Czy ty wierzysz w moc Jezusa Chrystusa, która potrafi zmartwychwzbudzić? Czy ty wierzysz? Znaczy to od 32 wersetu. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus i ujrzała Go, padła Mu do nóg, mówiąc do Niego, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Jezus wtedy widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się i rzekł, gdzie Go położyliście? Rzekli do Niego, Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Werset 35 jest najkrótszym wersetem w całym Piśmie Świętym, a jest jeden z najbardziej wymownych
wersetów, które są w Piśmie Świętym. Jezus zapłakał. Wiecie, nie zapłakał dlatego, że Łazarz umarł, bo on wiedział, że zmartwychwzbudzi Łazarza. Ale zapłakał dlatego, że Żydzi, którzy byli wokoło, cały czas trwali w ich grzechu. I wtedy Jezus też współczuł wszystkim, którzy byli tam na miejscu. I Marii, i Marty. Ale co jest istotne, słuchajcie, nie ma innej religii na tym świecie, gdzie Bóg potrafi współczuć człowiekowi i potrafi uczestniczyć w bólu człowieka. Poza tym jeszcze Bóg, który potrafi tak cierpieć, nawet śmierć krzyżową po to, żeby uratować człowieka. Nie ma innej religii, która by pokazała, że tak Pan Bóg postępuje. Tylko Jezus taki jest. Dlatego Jezus, kiedy ciebie boli, kiedy ty płaczesz, to Jezus płacze z tobą. Kiedy ty przeżywasz rozpacz, roztargnienie duszy może, to Jezus tak samo cierpi z tobą. Bo taki jest Jezus. Jezus jest pełen uczuć, który pokazuje wtedy, kiedy ty tak samo przeżywasz swoje przeżycia. Jeżeli myślimy często, że Jezus nas nie słyszy, że Jezus jest daleko od nas, to się mylimy. Bo ja takiego innego Jezusa nie widzę właśnie jak tu w 11 rozdziale Ewangelii Jana. Jezusa, który płacze razem z nami. Rzekli więc Żydzi, patrz, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili, nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł? I znowu, rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu, a była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus, usuńcie ten kamień, rzekła mu Marta, siostra umarłego. Panie, już suchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Wiecie, dlaczego czwarty dzień? Jest ciekawy. Dlatego, że w tym czasie, w czasie Jezusa, który wtedy w narodzie izraelskim, była taka tradycja i Żydzi tak wierzyli, że dusza człowieka pozostaje na tym miejscu jeszcze przez 3 dni. A potem po tych 3 dniach idzie do Pana Boga. I większość Żydów właśnie tak wierzyło. Dlatego Jezus specjalnie czekał, aby był to czwarty dzień, kiedy wiadomo, że już nikt nie powie, że akurat tego dusza gdzieś tam pobłąkała, prawda, i nagle znowu wróciła z powrotem. Poza tym jeszcze, co jest istotne, on cuchnął już. I Marta powiedziała, rzeczywiście Jezus, to już ciało jest rozłożone. Już nie żyje. Wiecie, kiedy człowiek umiera, pamiętam z mojej rodziny, kiedy brat mojej mamy zabił się na motorze. Pamiętam, jak w 2 dniu i w 3 dniu na przykład go ogolili. Bo normalnie włosy rosły. Paznokcie rosną. Ale w 4 dniu to już człowiek się rozkłada zupełnie. To już tam już naprawdę nie ma nic, co mogło być żywe. Żadna komórka. Aby nikt nie miał wątpliwości, że Jezus naprawdę z martwych zbudził.
kiedy czytamy dalej, rzekł Jezus, czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus wzniosły oczy w górę, rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A Jezus, a ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, że Ty mnie posłał, żeś Ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź! Te słowa są bardzo wymowne, są bardzo mocne. W języku greckim te słowa, że Jezus mówi to bardzo, bardzo mocno, bardzo głośno, brzmią megale fone, co mamy na przykład megafon, prawda? Czyli najmocniejszym głosem, jak tylko mógł. Jezus wykrzyczał, Łazarzu, wyjdź! Jezus był pewny, że Łazarz zmartwychwstanie. Jezus był pewny, że słowa, które dał mu Bóg, obietnice, które dał mu Bóg, jako On, jako Jezus Chrystus, jako Bóg, jako Mesjasz, ma taką moc zmartwychwzbudzić. I na głos trąby. Kiedy Jezus Chrystus przyjdzie drugi raz, zmartwychwzbudzi wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że tam, gdzie jest Jezus, tam jest życie. Tam, gdzie jest Jezus, tam jest zmartwychwstanie, bo jest tak powiedział, jestem zmartwychwstaniem i życiem. Jezus chce ci powiedzieć, że tak jak kiedyś zmartwychwzbudzi cię, to musi teraz ciebie zmartwychwzbudzić. Jeżeli Jezus nie zmartwychwzbudzi cię dzisiaj, ciebie, nie da tobie dzisiaj życie swoje, to nie ma co czekać wtedy, kiedy przyjdzie drugi raz. Jeżeli Jezus nie uratuje ciebie dzisiaj, nie zbawi ciebie swoich grzechów, swoich problemów i kłopotów dzisiaj, to nie ma co czekać na drugie przyjście Chrystusa. Bo tam, gdzie On jest, tam jest życie. Tam jest zbawienie. Tam jest ratunek Boży. Czterdziesty czwarty werset mówi tak. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiązujcie go i pozwólcie mu odejść. Wyobraźcie sobie Łazarza, jak musiał się zdziwić, kiedy się obudził ze snu. Pewnie mamroczył coś, bo pamiętajmy, że ciała Żydów były owinięte cały czas. Całe ciało było owinięte materiałem. I pewnie nie mógł mówić, ale przyszli, pomogli mu. I wiecie? Odkryli dzisiaj, że istnieje grób. Istnieje grób, gdzie ma trzy imiona napisane. Maria, Marta i Eliezer. Łazarz umarł drugi raz. To jest jedyny człowiek, który przeżył dwa razy śmierć. Nie, jak opisane czasami są w różne czasopisma o tym, że człowiek, o człowiek, który przeżył właśnie śmierć, prawda, kliniczną, czy nie wiadomo co przeżył, i potem znowu jest żywy. Nie, jedyny człowiek, który przeżył drugi raz śmierć, to jest tylko i wyłącznie Łazarz. I ten Łazarz czeka dzisiaj na swoją chwilę, na swoje drugie przyjście. Na przyjście Jezusa Chrystusa, kiedy
znowu megalefony, Jezus powie: wyjdź! Wyjdź z grobu. Czy wierzysz w to, Marto? Czy wierzysz w to, człowieku? Wierzysz w to, że Jezus ma taką moc? To wydarzenie miało miejsce po to, żeby pokazać i dać wiarę wszystkim uczniom, że wtedy, kiedy Jezus umrze na krzyżu, to w trzeci dzień, tak jak on zapowiedział, zmartwychwstanie. Jest to bardzo ważnym wydarzeniem. I właśnie ewangelista Jan pokazuje w całej swojej Ewangelii, że najważniejszym tematem Jezusa Chrystusa i to, co Jezus chciał powiedzieć nam dzisiaj, jest to, że On jest życiem. On jest życiem. On powinien i chce, aby był twoim życiem, twoim zbawieniem, twoim ratunkiem dzisiaj. Czy wierzysz w to? Amen.